No, jesteśmy po finale piosenki Eurowizji. Taki coraz mniej popularny festiwal się odbywa raz do roku w Europie. Plus tam takie państwa spoza Europy jak Australia, Gruzja, Armenia biorą udział, czy też Izrael. No, poziom muzyczny tego festiwalu jest słaby. Nie może równać się z komercją, ale jest. Ktoś tam to ogląda. Ta tradycja Eurowizji jednak jest długa. I wydawałoby się, że skoro Polska jako państwo, no i też zwykli Polacy tak wspierają Ukraińców i Ukrainę, no to będzie jakaś wdzięczność, bo nie ukrywajmy, na Eurowizji głosuje się nie na tego, kto ma najlepszy utwór, ale bardzo często głosuje się na tego, kogo lubimy, i są to też głosy polityczne. No, w tym wypadku ze strony Polski, jak zwykle, było wejście głęboko, czyli nie tylko polscy jurorzy dali 12 punktów, ale także okrasiła to prezenterka banderowskim pozdrowieniem. Natomiast ze strony Ukrainy gówno, nie dostaliśmy ani jednego punktu, czyli ukraińscy jurorzy wypięli się na nas za tą pomoc wojskową. A przypominam, że wojskowo Polska pomaga także, jest chyba na świecie drugim krajem pod względem przekazanego sprzętu. No też myślę, że jesteśmy pierwszym krajem, jeśli chodzi o pomoc uchodźcom, bo jest ich od 2 do 3 milionów w Polsce i mają takie zasiłki jak 500+, między innymi, mimo że złotówki do polskiego budżetu jako uchodźcy nie wpłacili. No niestety tej wdzięczności nie ma i znając Ukraińców raczej nie będzie. Ale mniejsza z tym, ja chciałem zająć się innym tematem, a mianowicie tym, co wydarzyło się w tygodniu u Barnejów, czyli tym konfliktem między Piotrem a Pawłem, czyli dwoma braćmi, bliźniakami. Najpierw doszło do wzajemnych oskarżeń, potem Piotr przyjechał do Pawła, pobił go. Nie w tym sensie, że Paweł leżał pobity na podłodze, ale coś tam mu parę razy go uderzył. No i zaczęło się oskarżanie wzajemne, wyciąganie brudów sprzed iluś tam lat, a to były naprawdę pociski ostre. Nie będę tego powtarzał, co Paweł o Piotrze mówił, bo ja nawet nie wiem, czy to jest prawda, czy po prostu mitomania, nie mi to rozsądzać, nie ja się będę wtrącał w sprawy rodzinne. Chcę zwrócić uwagę natomiast na to, że nie powinno się wyciągać brudów rodzinnych przed obcymi ludźmi, a już szczególnie na YouTubie przed setkami widzów, bo to są takie zasięgi na szczęście liczone w setkach, ale jeśli taka patola będzie trwała, czyli po pijaku wyciąganie rodzinnych brudów, no to te zasięgi zwiększą się o 1000 i nie będą to pozytywne zasięgi, ponieważ przyciągniecie do siebie jeszcze więcej hejterów, którzy będą czerpać radość z waszego konfliktu, z waszych wyzwisk, z waszych najazdów jeden na drugiego. No, na tym nie zarobicie, bo te treści będą pozbawione reklam, ewentualnie, żeby was podkręcić. Hejterzy będą wam wysyłać donaty, ale czy warto ośmieszać się przed całą Polską dla kilkuset złotych? Nie powiedziałbym, więc jeśli jako stare chłopy nie potraficie, nie rozumiecie internetu, no to z tego internetu zrezygnujcie, bo naprawdę szkodzicie sobie, szkodzicie swojemu życiu zawodowemu, rodzinnemu i także wasz odbiór wśród sąsiadów, wśród tych, którzy was znają, będzie bardzo, bardzo negatywny. No, bo takich rzeczy się nie mówi. No, gdzie wyciągać takie rzeczy przed setkami ludzi, że ktoś potencjalnie miał paragraf 207, ganiał twoją rodzinę z nożem, groził nożem i inne tego typu rzeczy. Tego się nie wyciąga. Nieważne, czy to było, czy tego nie było, nie wyciąga się tego przed obcymi ludźmi. Po to są sądy, policja i rodzina, żeby w tym kręgu takie sprawy załatwiać. Hejterzy wam nie pomogą, hejterzy będą eskalować wasz konflikt tylko dlatego, żebyście się między sobą wykańczali, bo dla nich to sprawia radość. Większość hejterów są to ludzie przegrani, którzy niczego w swoim życiu nie osiągnęli i tylko
dewartościowują się tym, że wam się dzieje krzywda, bo robicie sobie krzywdę w ten sposób się wyzywając. Więc przede wszystkim, skoro nie panujecie nad sobą po alkoholu, to nie róbcie alkoholajtów, a jeśli już te lajty chcecie robić, to na trzeźwo i mówcie o czymkolwiek, a nie o swoich sprawach rodzinnych. I to ja do was mówię jako osoba, która pozytywnie wasze kanały ocenia, szczególnie taki kanał, który ma w nazwie Idź w pizdu, ale także Barneya. Odbieram pozytywnie jako postać, dlatego myślę, że taka wskazówka z mojej strony, jeśli będzie przemyślana, no to będzie mogła coś pozytywnego wnieść. I tyle, co mam do powiedzenia w tym temacie.